Dobra, rzucamy mu to. Lecimy. Mordo, masz moje itemy. Masz moje itemy. Gościu, ja nie chcę tego zebrać. Dobra, dałem mu mój cały dobytek, nie? Ja pierdzielę. Siema, tu Dogi, witam was w nowym odcinku z mojego serwera, czyli strangemc.pl. Ogólnie dzisiaj jest już 6 dzień edycji, a o godzinie, no teraz jest chyba 13:15. Gra 136 osób, więc naprawdę, no, aktywność na serwerze jest nieziemska. No, ale tak naprawdę, no, serwer trwa tylko dzięki wam. To tak naprawdę to, że przez te wszystkie poprzednie edycje znajdowaliście jakieś tam błędy, zgłaszaliście co wam się podoba, co nie, to doszliśmy po prostu do czasu, gdzie ludziom naprawdę ten serwer się podoba i że naprawdę długo na nim grają, bo to jest naprawdę dla mnie jako dla właściciela coś po prostu świetnego, że tutaj jednak wyrobiło się pewne community graczy, którzy po prostu tutaj grają, lubią ten serwer, no i jest po prostu przyjemnie, nie? No ale tak naprawdę, jeśli chodzi o to, to tyle, bo nie będę wam tak dosładzał, żeby tutaj nie było. Ale tak, chcę wam podziękować oczywiście za łapki w górę pod poprzednimi filmami, bo dzięki wam może mogę dalej kontynuować maraton. Aczkolwiek pod dzisiejszym filmem musicie w 24 godziny, widzowie, wbić 400 łapek w górę, więc szczerze to wam powiem, nie wiem czy wam się to uda w sumie. Mam nadzieję, że wam się to uda, wtedy oczywiście jutro wlatuje kolejny odcinek. No i oczywiście lecimy dalej z losowaniami. Teraz na ekranie wam się wyświetlają osoby, które zgarnęły eleganta w poprzednim filmie. W tym oczywiście tak samo, piszcie w komentarzu elegant, podawajcie w komentarzu również swój nick, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Pamiętajcie o tym dzwoneczku, żeby wam dochodziły powiadomienia. Pamiętajcie, że premiera nowego filmu jest codziennie o 20:30, więc naprawdę git. I co jeszcze miałem powiedzieć? No, elegant, swój nick, łapka w górę, sub z dzwoneczkiem. Co 100 lajków będę losował eleganta. No i tak naprawdę jeśli chodzi o wstęp, to tyle. Aczkolwiek mam jeszcze dla was jedno ogłoszenie, bo tak naprawdę zapewne zauważyliście, że codziennie staramy się jakby robić jakiś fajny event na serwerze. Ten dzisiaj, jak oglądacie ten film, był zamek adminów. Wczoraj były klatki. No i wpadliśmy w sumie na pomysł, że fajnie by było, jakbyśmy w piątek o godzinie 17 odpalili po prostu promocję na naszym sklepie z rangami i case'ami. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie zakupić jakąś fajną rangę, to o 17 w piątek będzie promocja 50%, więc naprawdę spoko. Na kozaka na zawsze również ta promocja będzie, więc za 50 zł będzie można sobie kupić, więc naprawdę spoko. No i co, ze wstępu to chyba tyle. No nie będę się bardziej rozgadywał. No i co, lecimy kurde z odcinkiem, dobra. A więc, bo jeszcze wam ogólnie nie przedstawiłem tutaj pomysłu na odcinek. A więc w dzisiejszym filmie mamy tutaj taką maszynę. Jak widzicie, mamy 4 zadania. Na razie nie będę wam ich pokazywał, żeby wam po prostu za bardzo nie spoilerować. I wygląda to w taki sposób, że po prostu widzicie, tutaj mam napis kliknij, mam tutaj strzałeczki, mam tutaj taką fajną maszynę losującą i po prostu będę losował sobie zadanka, które będę wykonywał po prostu na warpie PvP, więc myślę, że naprawdę spoko rzecz. No i kurde, lecimy chyba z losowaniem pierwszego wyzwania. Zabij na spawnie w żelaznej bani. Okej, muszę kogoś zabić w żelaznej bani. Pytanie, czy ja mam... dobra, mam żelazną banię, tyle że kurde, to jest taka bańka bez enchantów, więc wiecie co? Ja robię cięcie, ogarniam sobie żelazne bańki i za chwilę do was wracam. Okej, widzowie, więc wracam po cięciu. Ogarnąłem sobie łącznie z banią, którą mam na sobie, 5 żelaznych hełmów, 4-3, więc naprawdę spoko. Sprawdzę sobie w ogóle, czy ustawiłem sobie tutaj home'a. Home maszyna, dobra. Okej, home maszyna mam ustawiony, więc naprawdę fajnie. Idę sobie na War PvP i kurde, miejmy nadzieję, że coś mi się kurde udało ugrać, nie? No bo troszeczkę lipa będzie, jeżeli od razu zginę. Ogólnie sprawdzę, czy mam disco zbroję, wiecie co? Bo nie chcę mieć włączonej disco zbroi, żeby po prostu nie było mi za łatwo, bo wiem, że po prostu jak będę miał wychodzę na warp PvP w żelaznej bani and a nagrywam. Jeszcze tutaj napiszę typom jeszcze, czy
że nagrywam odcinek i że wychodzę w żelaznej bani na warp PvP. Możliwe, że tutaj dużo ludzi się zbierze, więc to będzie naprawdę ciekawe. Zobaczymy. Zobaczymy, na razie tutaj na warp PvP stoi z kilkanaście osób, więc nie jest jakoś źle, no ale kurde, no. Nie wiem sobie, czy to był dobry pomysł, żeby tak pisać na ten, na czacie, ale dobra, sprawdzam, czy mi się nagrywa odcinek. Dobra, nagrywa mi się odcinek. Dobra, wpierdzielam się na drzewkarkę. Mam wszystko. Punch, dobra, wpierdzielamy się, widzowie, na drzewkarkę. O kurde, odknokał mnie frajer. Dobra, widzowie, musimy kogoś zabić. Moje wyzwanie to jest zabić przynajmniej jedną osobę. I tak sobie w sumie myślę, że free killa chyba też mi zaliczycie, nie? Bo free kill to też jest tak naprawdę kill. No ale to się zobaczy, może mi się uda jednak zabić jakiegoś prawdziwego typa. I możliwe, że to nie będzie jakieś mega ciężkie. Ej, oni w ogóle za mną nie wbiegają. Co? Ej, ja se wbijam na chillerze w żelaznej bani, a chłopy mnie nawet nie gonią. Dobra, elo, pierwszy. Ja sobie muszę te amulety odpalać, bo tutaj nie mogę tracić na nic czasu, bo tutaj oni mnie mogą naprawdę łatwo zabić. Dobra, elo, gościu. Nie macie, nie macie. Wypierdzielaj. Nie, nie, please. Nie. Jezu, ale ze mnie down. Naprawdę, nie wiem, jak można to było tak zepsuć. Ale co, robię cięcie, no i lecimy do maszyny losującej. Okej, widzowie, a więc jestem już po cięciu. No i co, nawet sobie tutaj nie odebrałem żadnych kitów, nawet tutaj widać, że jeszcze efekty mi zostały, bo jakby są w tej maszynie wyzwania, które nie wymagają jakby seta, więc nawet nie będę zbierał, bo nawet nie wiadomo, czy w ogóle mi się przydadzą. W ogóle 140 osób na serwerze, bardzo fajnie. Dobra, klikamy kolejne wyzwanie. Ja pierdzielę. Ja ogólnie chciałem zrobić to w taki sposób, że biorę trzy wyzwania i kurde, miałem 25% tylko na to. Ale muszę losowej osobie rozdać wszystkie swoje itemy. Ale jest jeszcze jedno ale, widzowie. Jest jeszcze jedno ale, ponieważ jeżeli owa osoba mnie zabije, to teraz sobie taką dorobiłem specjalną zasadę, że jeżeli osoba, do której się tepnę, mnie zabije, to za kary nie dostaję żadnych itemów. I myślę, że w sumie spoko, bo jak ktoś ma mnie zabijać, to elo, nie dostaje żadnych moich itemów. Dobra, okej. Tylko to je lipa, bo trochę spamią, nie wiem, czy zauważam moją wiadomość. No nie, no co za idiota. No i jeszcze mi tutaj daje moje wyzwania, moim widzom spoileruje. Dobra, widzowie, będę chyba musiał zjeść koksa za chwilę. Kto chce moje wszystkie itemy? Dobra, po prostu Matrix jest downem i nie ogarnia, że nagrywam. Dobra, okej. Piszę na czacie, kto chce moje wszystkie itemy? Zobaczymy generalnie, czy nie wiem. Nie wiem w sumie, do kogo się tepać. Ja bym się tepnął do jakiejś osoby taką, którą znam. Którą w miarę znam. Tylko też nie chcę, żeby to była osoba... Ja dogi śmieciu! Baba z matmy. Dobra, typ mnie obraża, więc zgaduję, że mnie zabije, więc nie będę musiał oddawać itemów, a tak, żebyście mieli większy pogląd na to, no to w moim EC jest chociażby stack case'ów, bacon, 19 rzucanych TNT, więc no tak trochę średnio. Dobra, tepam się zaraz do tego baba z matmy. Dobra, okej, tepam się do tego typeczka, no i no miejmy nadzieję, kurde, że nie wiem, że mnie zabije i nie będę musiał mu tych itemów oddawać. No nie wiem, no na razie mnie typ nie tepam. MSG, baba... Tepa i chce ci... Dobra. No i Matrix ma down. No i J Matrix. Dobra. O, zabij. No kurde, nie... Nie, nie gadaj, że on mnie nie zabije. No. Fuck. 19 rzucaków. Stack case'ów. Jeszcze chyba z 5 łomów tam mam. MSG. Matmy. Podłoga. Czekaj. Nie, no kurde, naprawdę? Ja pierdzielę, chłopie, ja ci zrobię tego. Co ja piszę? Kit. Ja mu zrobię, widzowie, skrzynkę. Ja mu zrobię na to skrzynkę nawet. Ja pierdzielę. Ej, on ucieka. Chyba nie chce moich itemów. Dobra. Masz, mordo, tutaj skrzynki ci otwieram. Slash EC. Chłopie. Stack case'ów. 5 amuletów. Ja mu tylko dam te najważniejsze itemy. Bo reszty to raczej nie chcę. Amulety, voucher na SVP-a, voucher na turbodropa, 6 łomów, bacon, haste 2, siłki 1, jump boosty,
Slowness, 19 rzusaków. Ja pierdzielę. Słuchajcie, widzowie. No nic chyba więcej wartościowego nie ma. Czekajcie, a nie, jeszcze miałem chyba, o, super buty i super hełm, dobra. Widzowie, widzowie, w tym momencie daję temu typowi cały mój dobytek serwera. 19 rzucaków, stack case'ów. Dobra, rzucamy mu to, lecimy. Mordo, masz moje itemy, masz moje itemy. Gościu, ja nie chcę tego zebrać. Dobra, dałem mu mój cały dobytek, nie? Ja pierdzielę. No jak reakcja, mordo? Jak reakcja? Ja pierdzielę, co za chłop. W szoku jesteś? Co to za faworka? Do mnie pisze Madix, MSG baba z matmy. Podoba, zadowolony? Nagrywam odycy. Dobra, dawaj SSI-ka baba z matmy. Tak, jestem bardzo. Ja pierdzielę, nie, no to jest chore. Ja mu dałem wszystkie moje najważniejsze itemy. Dobra, czekajcie, banuję Matixa. Banuję Matixa, banuję go teraz. Czekajcie, czekajcie. Niech go ktoś zbanuje. Matix, weź się sam zbanuj. Dobra. Dobra, widzowie, powiedziałem mu, żeby się sam zbanował, bo ma downa. No i co? Nie, no w sumie nie będę nawet robił cięcia. Home maszyny, lecimy po kolejne zadanko. No miejmy nadzieję, że kurde. No w sumie reszta zadań nie jest jakaś taka mega trudna, więc tutaj klikamy ostatnie zadanie. Przebiegnij drzewkarkę bez seta. Dobra, nie to, że straciłem wszystkie moje itemy, jeszcze stracę cały mój ranki. Nie, no dla mnie ogólnie gituwa chyba, nie? Dla mnie chyba gituwa. Dobra, lecę na war PvP, tylko wiecie co? A, na, fajnie, na, nawet nie mam amuletów, ale na szczęście zostawiłem sobie jakieś złoto. Więc siła 2, lecimy. Kit. A, w sumie mam koksa, dobra. Wpierdzielam koksa, biegniemy całą drzewkarkę. Lecimy! Lecimy, oby mnie nikt nie zauważył. Gościu, nie! Ja może zginę? Nie, no nie zginę, kurde, nie udało się. No cóż, no cóż, nie wszystko zawsze wychodzi. Więc dzięki ogólnie za oglądanie odcinka. Wbijajcie na serwer, bo jak widzicie, naprawdę aktywność jest bardzo fajna. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema! No dobra, dobra widzowie, a więc jeszcze wracam po cięciu, bo ogólnie wbiłem na TeamSpeaka i tutaj dwóch typa z mojej administracji, zważając na to, że nie grają po prostu na serwerze, stwierdzili, że mi dadzą jakiegoś donajcika, więc może ten, może jakoś mi się ten odcinek zwróci. Dobra, Matix, Matix, co ty dla mnie masz? Dobra. Bacon, 6-2. Jeszcze. No dobra, tutaj widzę całego kit kozaka w ogóle i bacon jeszcze dodatkowo, dobra. Jestem bogaty i w miarę niebogaty, ci powiem. Bogaty, chłopie, to ja tyle straciłem dzisiaj. Nie, tyle straciłem. Weź ty front vis, składaj do tej drugiej skrzynki. Dobra. Dary. Dary dla mnie, dary dla właściciela za to, że jesteście w administracji. Dobra, sety jakieś. O, 5 rzucaków już łącznie, 22 case. Kurde, fajnie. Fajnie. Obczaję, co tutaj front vis. Front vis. O kurde! What? Ej, wie, wie, no 4 sejfy, chłopie. Ponad stack strężka. Co? Ej. Ja miałem tego przed krpem tego kozaka. Kozak opasany, pamiętaj. No, a, no w piątek o 17. Dobra, to zrobię jeszcze jedną. Tylko nie wiem, czy mam drewno. Nie, nie mam drewna. To wy musicie. No nie, no nie będę brał faworki. A tu masz cały set żelazków, jakbyś miał jakieś fajne. O, dobra, to też możesz rzucić. Bo ja ogólnie nie miałem żadnego sejfu, bo ostatnio na live'ie wziąłem nie, sobie nie moje sejfy do eku i zginąłem ze wszystkimi. Czekaj, może mam jeszcze więcej sejfów. Ja pierdzielę, 1,5 staka strange case'ów, no i tu jeszcze Matix, 0,5 staka. Ej, powiem szczerze, że chyba, no straciłem na pewno na rzucakach, nie? Dobra, ja sobie w ogóle odblokuję już te sejfy. Ja sobie te sejfy odblokuję. To czekaj, a nie, bo ja nawet nie mam tych. A nie, mam tutaj łom, ktoś tutaj dał. Dobra, chwila. Pierwsza skrzynka, ja pierdzielę. O, jeszcze dodałeś te, o, jeszcze rzucaki dodałeś. Ej, nie, no zwrócił mi się ten odcinek. Zwrócił mi się, tylko żeby Dawidziu mnie nie okradł. Dobra, to już kończę odcinek. Dzięki oczywiście za itemy. W sumie mi się zwróciły trochę pod koniec odcinka, więc fajnie, nawet z nawiązką, bo nie miałem żadnych save'ów, a teraz mam 5. Więc naprawdę git. No i dzięki za oglądanie i siema.